Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 18 prostych, a zarazem bardzo skutecznych ćwiczeń na rozciąganie naszego ciała, całego ciała, wszystkich mięśni. Ten trening możesz wykonywać samodzielnie jako trening rozciągający mięśnie i relaksujący nasze ciało, aczkolwiek również powinno się wykonywać zawsze po treningu trening rozciągania mięśni, więc jest to idealny trening, który możesz wykonywać zawsze po swoim treningu, wykonywanym w domu, gdziekolwiek. Czy biegasz, czy nie biegasz, też musisz rozciągać mięśnie, także jest to bardzo przydatne. Są to ćwiczenia bardzo proste i bardzo skuteczne. Zabieramy się do dzieła. Pierwsze ćwiczenie, rozciągnięcie mięśni bioder. Prawą nogę wysuń do przodu, lewą do tyłu maksymalnie, żeby czuć tutaj w tym miejscu opór. Następnie lewą ręką złap lewą nogę i podciągnij. Wyprostuj się. Wytrzymaj tak kilka sekund. Powtórz to ćwiczenie na drugą stronę. Czyli zmieniamy nogę. Lewa tym razem do przodu. Prawa daleko do tyłu i łapiemy prawą ręką, prawą nogę, dociągamy piętę do pośladka. Czujesz to? Tutaj wszystko musisz czuć z tamtej strony, druga noga. Utrzymaj kilka sekund. Mięśnie całego brzucha. Złapię się z tyłu za piętę. Duży rozkrok. Rozciągnijmy jeszcze nasze przygodnie ciała. Włączymy stopy w tej pozycji. Bardzo dobrze. Trzymamy się tutaj nóżek, plecki wyprostowane, a kolana idą jak najniżej tutaj do podłogi. I w tej pozycji wytrzymujemy, podciągamy sobie nóżki. Bardzo dobrze, ja się może pokażę z tej strony. O właśnie, żeby wszystko było widać. To co ma być widać. Mocno ból doskwiera, można sobie poruszać motylki, jak motylek z skrzydłkami, ale wcale nie jest to potrzebne. Trzymaj jeszcze chwilkę, 30 sekund, super. Kolejne ćwiczenie to rozciągnięcie mięśni grzbietu. Nic prostszego jak usiąść proszę na piętach, rączki daleko przed sobą. I teraz kładziemy się przesuwając ręce daleko przed siebie. Jak najdalej i leżymy w tej pozycji. Pupa siedzi. Nie odrywamy jej od pięt. I w tej pozycji wytrzymujemy. Mm.
bardzo ładnie. Kolejno rozciągniemy sobie mięśnie naszych tylnych nóg. A więc wyprostujmy nogi, miejmy je złączone, palce zadarte do góry, plecy wyprostowane i staramy się złapać końcówki palców w ten sposób. I trzymamy. Jeśli ktoś nie da rady, można złapać się za tylne nogi. I też tak samo trzymamy. W tej pozycji. Trzydzieści sekund. Bardzo dobrze. Teraz rozciągnijmy mięśnie piszczel. Lekki rozkrok. W lekkim rozkroku zaciągamy jedną piętę do drugiego kolana. Przytrzymujemy, a kolano dociskamy do podłogi. W ten sposób. Tak, plecy proste tutaj. Postawa zawsze musi być wyprostowana. I tutaj pracuje nóżka. Fajnie, jakbyście mieli tutaj w drugiej nodze palce wyciągnięte do góry. Tak również i łydka pracuje. Dodatkowe korzyści z ćwiczenia. Zmieniamy nóżkę. Druga strona, dociągamy, piętę nad kolano, tak, tutaj ładnie piszczel pracuje, ale równie dobrze i tutaj nam pracuje noga i ładnie kolanem jak najniżej do podłogi. Dobrze. Teraz troszeczkę trudniejsze zadanie. Tak samo dociągamy nogę, ale wyżej, tutaj. I tu przetrzymujemy. Tak wysoko. O. I tutaj chodzi nam teraz o mięsień pośladkowy w tym miejscu. Dociągamy do klatki piersiowej, przetrzymujemy. Jest wysoko noga. Nie dotykam. Nie dotykam tutaj kolana ani niczego. Po prostu przytrzymujemy do klatki piersiowej. Super. Wytrzymaj jeszcze trochę. Bardzo dobrze, jak boli, jak ciągnie, to znaczy, że dobrze robisz ćwiczenie. Jest dobrze wykonane. Zmiana nogi, druga noga. Hop, złapię tutaj pod spodem i do siebie. Do klatki piersiowej. Jak najbliżej. Świetnie. Tu też można jak najbardziej z drugiej nogi palce do góry podciągnąć. Świetna robota. Brawo. Następne super ćwiczenie. Kładziemy się, rozciągamy mięsień pośladkowy. Rozkładamy ręce. Jedną rączką bierzemy ugięte kolano, przeciągamy na drugą stronę i przyklejamy do podłogi. Tutaj ładnie nam tułów się skręcił. Łopatka cały czas, łopatki obydwie dotykają podłogi. Kolano dociągamy mocno. Trzymaj, trzymaj. I zmiana strony. Drugie kolano. Druga strona. Mocny skręt. Łopatki dotykają cały czas tutaj podłogi. Nie odrywamy łopatek. Dociskamy tu mocno. Tutaj mamy cały pośladek pracować. Super.
Świetne uczucie. Brawo. Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie mięśni przednich, szyjnych. Odginamy głowę. Możliwe. Teraz mięśnie boczne szyi. Jeden bok. Rozciągamy w tym miejscu. Druga strona. Jak się czujecie? Troszkę porozciągamy. Super. Mam nadzieję, że macie do końca. Dobrze. W kolejnym ćwiczeniu rozciągniemy mięśnie ramion. Unieś rękę na wysokość piersi, na wysokość barków. Zegnij ją do połowy i drugą rączką przytrzymaj mocno w tej pozycji. Trzymaj tak około 30 sekund. W ten sposób. Zmiana, druga rączka. Mocno, mocno zaprzyj. I trzymaj. Czuj tutaj, jak się rozciągają ramiona. Super. Jeśli chodzi o mięśnie pleców, tym razem chowamy tutaj klatkę piersiową. Brodą staramy się dotykać klatki piersiowej. Uginamy nogi. Łączymy razem. I kurczowo ściskamy tutaj ramiona do siebie, ramiona tutaj, kurczowo do siebie. I trzymaj, trzymaj. Broda do klatki piersiowej. Trzymaj tak. Brawo. Kolejne ćwiczenie rozciągające nasze plecy polega na tym, że opieramy obie rączki o ścianę, zapieramy się wręcz i uginamy się. Uginamy się w ten sposób, żeby nasze ciało, tułów i nogi tworzyły 90 stopni. W tym miejscu jest kąt 90 stopni. Napierając do dołu. Czujemy mięśnie pleców, prawda? Stopy całe na podłodze. I trzymaj. Bardzo dobrze. Następne ćwiczenie to rozciągnięcie klatki piersiowej. Opieram rękę o ścianę, tak żebyście widzieli dokładnie, i napieram tą ręką mocno. Potem tułowiem obracam się w waszą stronę. O, w ten sposób. I tu czuć wszystko. Klatkę piersiową. I tak przez 30 sekund. Musimy to trzymać. Ten trening jest mało dynamiczny, to jest trening rozluźniający, trening rozpinający nasze mięśnie, rozluźniający. I druga strona, druga rączka o ścianę, cyk. I tułowiem obracam się w waszą stronę, ale boli. Mam nadzieję, że też tak czujecie jak ja. Ale później jak się dobrze śpi, naprawdę. Nie ma to jak dobre rozciągnięcie mięśni. Serio. Następnie, aby rozciągnąć mięśnie udr, należy zrobić wykrok jedną nogą, napięte. Drugą nogę uginamy i w tej pozycji wytrzymujemy. Palce u stopy ku górze. Cały czas ku górze. Tutaj powinniśmy czuć ładnie łydkę, zarówno łydkę, jak i udo. Plecy proste, oddychaj spokojnie, równomiernie, cały czas. Relaks.
po 30 sekundach zmiana nogi, drugi wykrok, drugą nogą wykrok, mamy to napięte, drugą nóżkę uginamy w kolana, palce zadzieramy ku niebu i tak samo wytrzymujemy. Tutaj kolana powinny być między innymi razem, prawda? Równiutko. To już były wszystkie ćwiczenia, które na dzisiaj Wam przygotowałam do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie z nich korzystać, że będziecie zadowolone. Oczywiście korzystajcie, jest to dla Waszego zdrowia, rozciąganie mięśni jest bardzo ważne. Ja Wam jeszcze opowiem dlaczego. Tymczasem życzę wszystkim miłego wieczoru. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.